Dobrze, już możemy zaczynać. Witam wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu z panem Karolem Wiosiem, który jest byłym przewodniczącym Forum Młodych Dyplomatów, obecnie prezesem Fundacji Odpowiedzialna Polityka i wieloletnim obserwatorem wyborów w Polsce i też w Europie. Witam bardzo serdecznie. Nie słychać. Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie. Myślę, że możemy mówić do siebie na ty, tak jak zazwyczaj w forum. Cześć Stanisławie, bardzo dziękuję za zaproszenie i od razu na wstępie powiem, że też celem dzisiejszego spotkania, przynajmniej moim wewnętrznym, jest zachęcić was do tego, abyście obserwowali wybory jako społeczni obserwatorzy wyborów. Zgłoszenia są do 19 czerwca i trochę będę was starał się nakłonić do tego, żebyście właśnie 28 czerwca obserwowali wybory, ale to wyjdzie w rozmowie ze Stanisławem. Także bardzo się cieszę i też mam nadzieję, że będziecie kontynuować wspaniałą tradycję obserwacji w forum. Dobrze, to może zacznijmy od właśnie fundacji, od projektów, które organizuję, także właśnie od tego, jak to wyglądało kiedyś, jak się zaczęła twoja przygoda z obserwacją wyborów. Jasne. W 2014 roku forum poznałem, może w 2013 roku, forum poznałem chłopaka, który się nazywał, dalej się nazywa, Sławek Krzyszka. I Sławek zaczął działać w kierunku obserwacji wyborów w Polsce. Wtedy jeszcze nie było dopuszczonej społecznej obserwacji wyborów u nas. Była możliwie jedynie międzynarodowa obserwacja. I tak działając razem ze Sławkiem, tworząc projekt w ramach Forum Młodych Dyplomatów Młodzi Obserwatorzy Wyborów, stworzyliśmy grupę, która szkoliła innych i organizowała małe akcje obserwacyjne wyjazdowe. Pierwszy raz w 2015 roku zabraliśmy, wtedy kiedy byłem przewodniczącym, wynajęliśmy busa, wzięliśmy mój samochód i pojechaliśmy do Estonii obserwować wybory w ramach misji szkoleniowej. Bardzo zachęcam was do tego wszystkich. Niesamowita przygoda i niesamowite przyjaźnie, które zawiązaliśmy w trakcie takiej podróży, w forum właśnie. Może się nie trzymamy do tej pory, ale bardzo, bardzo się lubimy. Potem pojechaliśmy na Słowację, również podobnym sposób. Do tych dwóch krajów, dlatego że tam nie trzeba było mieć akredytacji międzynarodowych, to było w miarę blisko. I w 2015 roku zorganizowaliśmy dwie takie wizyty studyjne gości z rosyjskiego stowarzyszenia GOŁOS. To są część z was, z tego co widzę, to tylko chyba ty, Stanisławie, obserwowałeś z nami wybory. Nie wiem, czy jeszcze Klaudia jeszcze chyba może obserwowała, nie wiem. Tak, Martyna, bardzo się cieszę. No więc w 2015 roku obserwowaliśmy wybory z GOŁOS-em, którego mogliście poznać, jeśli obserwowaliście z nami wybory samorządowe. I razem z GOŁOS-em i taką platformą EPDE, Europejską Platformą dla Demokratycznych Wyborów, zorganizowaliśmy ich wizytę studyjną na wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015 roku, gdzie 20 Polaków razem z 20 Rosjanami obserwowało wybory w Polsce, będąc obserwatorami międzynarodowymi.
Bo bardzo nie chcieliśmy być mężami zaufania kojarzonymi z partią polityczną. Trochę to było, wymagało od nas dużo wysiłku. Łatwiej było się udać do partii politycznej, do komitetu, który by nas delegował, ale bardzo nam na tym zależało, żeby walczyć o tą społeczną obserwację wyborów. I oczywiście myśmy wydali rekomendacje. W 2018 roku ustawodawca w nowelizacji kodeksu, która miała dużo, naszym zdaniem, niedoskonałości, niemniej jednak największą zaletą było dopuszczenie prowadzenia obserwacji społecznej w Polsce i z tego prawa korzystamy i o to prawo się upominamy za każdym razem, kiedy istnieją możliwości nieścisłości w kodeksie lub w zmianach w specustawie, które były ostatnio wprowadzane. Jeśli tych społecznych obserwatorów nie ma ujętych w tekście i istnieje szansa, że nie moglibyśmy obserwować wyborów. I to jest ta polska ścieżka obserwacji, która kończy się w 2018 roku. Ja w 2017 roku dołączyłem do Fundacji Odpowiedzialna Polityka, prowadzonej wtedy przez Adama Sawickiego i później w 2018 roku dostaliśmy, bo do tej pory prowadziłem ten projekt w ramach Forum Młodych Dyplomatów i zorganizowaliśmy w 2018 roku wybory, taką małą akcję obserwacyjną na 70 osób w województwie mazowieckim w Polsce i to były wybory samorządowe. Drugą ścieżką, jeśli chodzi o projekty, z którymi jesteśmy związani, to jest ścieżka rosyjska, również ze względu na to, że głównym naszym grantodawcą do tej pory i w przypadku Forum Młodych Dyplomatów, kiedy prowadziłem projekt Młodzi Obserwatorzy Wyborów, Young Election Observers, i w przypadku Fundacji Odpowiedzialna Polityka, jest Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Europejska-Rosja, którego zresztą FMD jest członkiem. I tym sposobem zawsze musieliśmy mieć element rosyjski w naszej obserwacji. Nic prostszego, w 2016 roku prowadziliśmy takie próbne obserwacje mediów społecznościowych i one wychodziły całkiem dobrze, niemniej jednak, ja może zrobię, momencik. A mógłbyś mnie, Stanisławie, pozwolić mi robić share screen? Po prostu możesz mnie utworzyć hostem, jeśli to możliwe. Chodzisz w participants i klikasz na mnie i dajesz mu. Już. Okej. No więc tak, to więc to zdjęcie, które teraz powinniście widzieć, to jest zdjęcie ze szkolenia, które prowadziłem wtedy w 2016 roku. Tutaj koło mnie siedzi była już przewodnicząca Natasza Skupińska. No to są obserwatorzy, którzy wtedy z nami dołączyli do projektu Młodzi Obserwatorzy Wyborów. No i cały czas gdzieś mniej więcej razem działamy. Tutaj na przykład Zosia Ludkiewicz jest teraz wiceprezeską fundacji. Ale do celu. Co jest rosyjskim komponentem i jaka jest jego historia? Otóż dzięki Mateuszowi Bajkowi, który również był wtedy z nami, stworzyliśmy projekt Observers in Action, czyli jakby taką międzynarodową wersję obserwatorów w działaniu. Nie wiem, czy widać mój screen. Widać, widać. Tak. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na stronę Observers in Action EU, ponieważ tam pokazujemy, jak wyglądały działania, które przeprowadziliśmy. Znaleźliśmy według stanu na stronie 43 tysiące, ale ja wiem, że tych głosów
jest ponad 50 tysięcy znalezionych głosów, które były ukradzione. Jeśli wejdziecie na przykład w Kabardo Bałkarię, możecie wejść na przykład w miasto Baksan. Ta strona jest dosyć interaktywna. To są komisje, które obserwowaliśmy. Obserwowaliśmy na podstawie kamer. I teraz, co to znaczy na podstawie kamer? Proszę zobaczyć, jak to wyglądało. Nie wiem, czy widać ten... Widać. Widać, dobrze. Więc to może ja się na chwilę wyłączę i po prostu czytajcie, zobaczcie, jak to wyglądało. No więc 1341 głosujących, którzy byli zarejestrowani do godziny 10. Myśmy liczyli wyborców, którzy wrzucają karty do urn lub głosują na podstawie takich mechanicznych urn. Tutaj możecie zobaczyć. Jeśli ich liczyliśmy i notowaliśmy co godzinę, o której wyborcy wrzucają swoje karty do tych mechanicznych kojbów tak zwanych. Nie wiem, czy to jest jasne to, co ja mówię. Projekt polegał na tym, żeby wyszkolić obserwatorów w Polsce i pokazać im, jak wygląda rzeczywistość lokalu wyborczego, to po pierwsze, a po drugie, przygotować się do ewentualnej próby wprowadzenia w Polsce kamer w lokalach wyborczych i stworzenia metodologii wideoobserwacji. My tą metodologię wideoobserwacji stworzyliśmy razem z partnerami z Rosji. Dodatkowym trzecim elementem było znalezienie setek fałszerstw, które znaleźliśmy i nie znaleźliśmy setek, tylko dziesiątki tysięcy ukradzionych głosów. A więc na czym polegają dziesiątki tysięcy ukradzionych głosów, które znaleźliśmy? Oficjalna frekwencja podawana na godzinę znajduje się tutaj na żółto w dolnym rogu. Jako officially na 15 miało być 1104 wyborców, którzy zagłosują. Zobaczymy, ilu zagłosowało na 15. To będzie około 250 wyborców, 249. Co dodatkowo, to miasto Baksan, które teraz obserwujemy, jest o tyle ciekawym przykładem, że mamy tutaj nie urnę, a mechanicznie zliczające skrzynki odbiorcze na głosy, które miały być co do zasady nie do podrobienia. W sensie nie można, można oszukać człowieka, ale tej maszyny nie można oszukać. To są tak transparentne wybory, że się już bardziej nie da. No tuż widać, da się tak samo jak w każdym innym przykładzie sfałszować wynik wyborów, opisując go w tej formie, że po prostu przepisuje się na nowo protokół. Ja może przyspieszę i na godzinę 20 miało być 1341 wyborców, było 370. Widać, że 3,6 razy większa frekwencja to nie jest tak, to nie jest błąd statystyczny, ktoś zataił jeden głos. Nie. I 971 głosów, które znaleźliśmy, to jest duży odsetek głosów. Ale to jest ten element rosyjski, który zrobiliśmy i który rozwijamy. Żeby do brzegu, jeśli chodzi o to pytanie, obecnie prowadzimy obserwacje wyborów w Polsce i skupiamy się w sferze kształcenia obserwatorów, więc wypuszczamy w tym tygodniu kurs e-learningowy dla obserwatorów społecznych. Jego pierwsza część już jest na stronie obserwatorzywdziałaniu.pl.
A druga część pod te wybory, taka bardziej szczegółowa, będzie w tym tygodniu. I to jest jakby jeden element. Drugi element to jest też kurs e-learningowy dla wideoobserwatorów. I jest to kontynuacja tego projektu, który stworzyliśmy w ramach najpierw forum, a potem w ramach fundacji, licząc wyborców w rosyjskich lokalach wyborczych. Co też rozumiem, że i Stanisław, i Martyna, i Klaudia też chyba to robiliście, z tego co pamiętam, liczyliście wyborców. Dobra, więc to te dwa światy, które łączymy w ramach fundacji. Jeśli ktoś ma do tego może jakieś pytanie, czy pytania na końcu, nie wiem, jak Stanisławie przewidziałeś. Myślę, że możemy pod koniec zebrać wszystkie pytania, natomiast Dobra. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania na bieżąco, to proszę pisać w czacie albo pod transmisją na Facebooku. O, mamy. Dobrze, więc tak, Forum Młodych Observers in Action EU i drugi link, który dobrze, żebyście wiedzieli, to jest strona naszej fundacji, którą zaraz napiszę. Dobra. Jeśli chodzi o te dwa światy, które łączymy, to z jednej strony jest oczywiście trochę pragmatyzm, bo grantodawca przyznaje środki na sytuację, w której łączymy i staramy się spajać doświadczenie polskich i rosyjskich obserwatorów, ale to daje też nam niesamowitą wiedzę i zdolności, bo nikt tak dobrze nie obserwuje wyborów jak rosyjscy obserwatorzy, którzy naprawdę czapki z głów, pracują w bardzo trudnych warunkach, są prześladowani i nie mówię tego jako frazes, tylko jeśli spotykamy się, nie wiem, po wykładzie i rozmawiamy w nieformalnej atmosferze i nagle okazuje się, że połowa osób przy stole była przesłuchiwana, a kilku siedziało w areszcie, a tak naprawdę jeszcze dwóch z tych kolegów to de facto musiało wyjechać za granicę, to myślimy sobie wtedy, że obserwacja wyborów w Polsce jest relatywnie bezproblemowa, co nie oznacza, że nie jest problemowa i pewno o tym jeszcze będziemy mówili. Tak, potwierdzam to, bo sam obserwowałem wybory samorządowe z Dmitrijem, który opowiadał o tym, że został zatrzymany w dniu przeprowadzenia wyborów i też o innych nieprzyjemnych sytuacjach. No właśnie, może przejdźmy do podwórko. Jak wygląda sytuacja prawna obserwatorów w Polsce? Czy dużo jest do poprawienia? Do poprawienia jest oczywiście kilka rzeczy, chociażby takich jak możliwość dokumentowania procesu w trakcie dnia głosowania, w trakcie tego głosowania, na przykład robienia zdjęć niezaplombowanej urnie i upubliczniania tych zdjęć. Tak? To z takich prostych przykładów, jeśli chodzi o to, co można poprawić. No, jeśli chodzi o to, jak wygląda sytuacja, może zacznijmy od tego, a potem będziemy o tym, co można poprawić jeszcze. No cóż, w Polsce obecnie możliwa jest obserwacja społeczna przez fundacje i stowarzyszenia, które mają w statucie troskę o chociażby o demokrację. Tam są trzy troski, które są wymienione jako te warunki statutowe. I forum jako organizacja i Fundacja Odpowiedzialna Polityka wpisują się mamy w statucie, każda z organizacji ma w statucie możliwość delegowania
obserwatorów społecznych, ponieważ spełnia te przesłanki. No więc to jest ten podstawowy warunek. Warunkiem, który ja uznaję za konieczny, jest przeszkolenie się jako obserwator. To nigdzie nie jest w prawie napisane, ale bez sensu jest być obserwatorem, który nie wie, jak obserwować. Bo po to idziemy do lokalu wyborczego i po to my tracimy czas i patrzymy na to, co robi komisja, po to, żeby usprawniać proces wyborczy. To znaczy, żeby na podstawie naszych obserwacji móc powiedzieć, dobra, okej, to nie działa, to nie działa i to nie działa w samym procesie wyborczym, a na końcu to poprawić. I w idealnym świecie ustawodawca słucha obserwatorów społecznych, którzy są bezstronni, więc też nie musi się obawiać, że nasze rekomendacje są motywowane politycznie. No i wprowadza w życie te zmiany, które rekomendujemy, no może nie wszystkie, ale jednak część. W Polsce dzieje się troszeczkę inaczej i obecnie tempo procedowania zmian w prawie wyborczym jest dalece niespełniające tych wymogów, które spełniało do tej pory. Chociażby jeśli chodzi o karencję 6 miesięcy przed wyborami, istotność tych zmian, które są wprowadzane. Ostatnie 2 miesiące wywróciły do góry nogami wszystko, co było do tej pory, jeśli chodzi o te kwestie. I ja również wyślę wam, to też jest na stronie Fundacji Odpowiedzialna Polityka, wszystkie nasze stanowiska dotyczące tego, jakie my w danym momencie mieliśmy stanowisko. To stanowisko było oczywiście stałe, ale prawo tak szybko się zmieniało, że cały czas musieliśmy odpowiadać na nowe wyzwania. Niemniej jednak koniec końców to, do czego doszliśmy w tym momencie, to znaczy według stanu na 16 czerwca 2020 roku, i zakładam, że to się już do wyborów nie zmieni, jest zagwarantowana możliwość obserwacji tych wyborów. Również przez to, że nie ma żadnego nowego tworu komisji, który nie byłby ujęty już w kodeksie. A kodeks pozwala na obserwację społeczną. Dlaczego to mówię? Bo ta ustawa o głosowaniu tylko i wyłącznie kopertowym zakładała gminne obwodowe komisje wyborcze, które nie były wpisane w bezpośrednio jako możliwość prowadzenia ich obserwacji przez ustawodawcę. I to rodziło nasze obawy. Na chwilę obecną my możemy delegować obserwatorów. W rozporządzeniu ministra zdrowia jest też, i to jest nasz sukces, największy sukces ostatnich kilku dni, do którego dotarliśmy, mieliśmy wpływ jako fundacja na rozporządzenie ministra zdrowia, który ujął obserwatorów społecznych w swoim rozporządzeniu, mówiąc, że nie może być w lokalu wyborczym więcej niż jedna osoba na 4 metry kwadratowe. I to jest oprócz członków komisji, mężów zaufania, obserwatorów społecznych. Więc jakby ujęcie tam tych mężów zaufania było dla nas bardzo istotne, żeby nikt nie miał podstawy, żeby nas wyrzucać. No więc sytuacja według stanu dzisiejszego jest całkiem zadowalająca, bym powiedział. Jeśli chodzi o to, co udało nam się osiągnąć w ciągu ostatnich tygodni. Nie mamy tej ustawy, która by nas nie pozwalałaby nam obserwować. Jest jakby prawna możliwość obserwacji. Dodatkowo będziemy mogli wysyłać skany upoważnień, takich zaświadczeń dla obserwatora, co do tej pory było w przypadku obserwatorów społecznych, bo to raczej Martyna i
i Klaudia były obserwatorkami społecznymi. Ty, Stanisławie, byłeś obserwatorem międzynarodowym, więc ty nie miałeś tych zaświadczeń. Dziewczyny miały zaświadczenia, które musiały przedstawiać w każdej komisji. Tym razem będzie możliwość przedstawienia skanu tych zaświadczeń, co jest niesamowicie komfortowe, wydruku tych skanów, co jest niesamowicie komfortowe, ponieważ nie będzie konieczności wysyłki pocztowej, co w czasie epidemii jest dosyć kosztowne i trudne. Prościej to zrobić elektronicznie. I to jest rzecz, którą PKW wprowadziła ostatnio i za którą bardzo dziękujemy i czujemy się usatysfakcjonowani taką zmianą. Więc jeśli chodzi o to, jak wygląda prawna sytuacja obserwacji teraz, to ona się paradoksalnie zmieniła z sytuacji fatalnej z końca kwietnia i z początku maja na całkiem w normie. Jeśli chodzi o to, co można by poprawić rozumowaniu i patrzeniu na ruch społecznych obserwatorów w Polsce, to jest po pierwsze przeświadczenie, ale nie tylko ludzi, członków komisji, ale przede wszystkim partii politycznych i obywateli, że społeczni obserwatorzy to nie są obserwatorzy polityczni. I też organizacji pozarządowych, które delegują społecznych obserwatorów, żeby się pilnowały i tworzyły apolityczne ruchy obserwatorów, bo to nie ma sensu, lepiej być mężem zaufania z komitetu wyborczego, niż de facto psucie tej idei obserwacji społecznej poprzez delegowanie obserwatorów społecznych, którzy tak naprawdę są mężami zaufania. Więc jeśli mówimy o obserwacji społecznej, no to tutaj warto, żeby w społeczeństwie utrwalał się, i to jest jak najbardziej słuszny przekaz, że obserwacja społeczna, i ona taka powinna być, jest apolityczna, jest obywatelskim ruchem pokazującym kontrolę wyborów, ale bez naleciałości politycznych, szczególnie teraz, kiedy emocje i atmosfera wokół wyborów są niesamowicie napięte. I tutaj komentarz co do tego, jak wygląda podwórko obserwacji społecznej w Polsce. Są organizacje, które delegują członków Komisji Mężów Zaufania i Obserwatorów Społecznych. No więc wówczas nie możemy mówić o obserwacji społecznej jako takiej, tylko o partyjnej kontroli wyborów, ponieważ no, nie można, ja rozumiem, że członkowie Komisji Mężowie Zaufania mają większy wpływ na to, co się dzieje, ponieważ mają większe prawa. No ale nie możemy mówić o apolitycznej i bezstronnej obserwacji społecznej wówczas. Więc tutaj, co by się mogło jeszcze zmienić, no to na pewno postrzeganie obserwacji społecznej przez tych, którzy ją wykorzystują, ale też samo zachęcenie obywateli do tego, żeby się angażowali. To się zmienia. Wydaje mi się, że sama rosnąca frekwencja, chociażby w wyborach samorządowych, na przykładzie Warszawy, pokazuje, jak bardzo jednak obywatele się zmieniają i te trendy, których mieliśmy, nie wiem, 30% frekwencji w jakichś wyborach, one dalej istnieją, ale zmieniają się i to jest jakby jak najlepsza zmiana i gdzieś na jej końcu jest to zaangażowanie obywateli w jeszcze kolejny etap, czyli obserwację społeczną. Cóż, to jeśli chodzi o to, co by się mogło zmienić, tak może w więcej niż kilku słowach.
Po wyborach samorządowych z 2018 roku fundacja wydała listę właśnie takich zaleceń. Wśród nich właśnie było, pamiętam, że umieszczenie kamer w lokalach wyborczych. Co jeszcze właśnie, jakie jeszcze zalecenia się znalazły? Nie wiem, czy raczej z tego, co pamiętam, Stanisławie, nie wnioskowaliśmy o same kamery w lokalach wyborczych, gdyż one miały wtedy być wprowadzone przed tymi wyborami. Koniec końców nie mieliśmy jasności co do tego, czy te kamery powinny być, czy nie, skierując się raczej ku zasadzie, że może one nie byłyby idealnym rozwiązaniem. Na pewno da się pokazać skalę fałszerstw na każdej kamerze, ale czy one były słuszne, nie mieliśmy do tego zgodności, także nie była to nasza rekomendacja. Co do rekomendacji, które mieliśmy, to de facto część jest wprowadzana. Ja widzę na przykład taka dosyć niepozorna rekomendacja mówiąca o zasłanianiu kamer w lokalach wyborczych, kamer, które istnieją, że znaczy istnieje monitoring w szkole na przykład i ten monitoring działa. No i ten monitoring może być tak skierowany, że miejsc kabiny do głosowania znajdują się na widoku tych kamer. I na przykład, nie wiem, dyrektor szkoły jest w stanie sprawdzić, kto głosował, a kto nie. Bardzo prosty telefon. Ja wykonałem taki telefon po wyborach samorządowych. Zadzwoniłem do lokalu, w którym głosowałem, do pana portiera. Pan portier powiedział, tak, tak, oczywiście. No a gdzie jest zapis z kamery? No u pana dyrektora w gabinecie. No. Czy kamera była włączona? Nie, kamera jest niewyłączona cały czas. Ona nagrywa 24 godziny na dobę i ma tam, nie wiem, 2 tygodnie zapisu na komputerze. Potem się kasuje. I chociażby wskazanie przez urząd gminy, żeby tego nie robić, w sensie, żeby zasłaniać te kamery, jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. I ja widziałem komisje wyborcze, gdzie wchodzę jako obserwator, nie wiem, chociażby w wyborach parlamentarnych. Oczywiście patrzę, gdzie jest kamera w danej szkole, patrzę, że jest zasłonięta i cieszy mnie taka sytuacja. Elementem, który jest bardzo dużo elementów, które nie zostały nawet, może inaczej, wszystkie zostały wysłuchane, ale wymaga to czasu, żeby je wprowadzić i chcielibyśmy, żeby je ustawodawca wprowadził, chociażby instytucje, nie wiem, kolejkowego, czyli osoby, która wpuszcza członków wyborców do lokalu wyborczego po to, żeby nie tworzył się tłok. I znowuż, wszystko da się zrobić w małej skali przez samych członków komisji. Ja byłem przewodniczącym komisji wyborczej będąc przewodniczącym komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, myśmy wtedy nie organizowali akcji obserwacyjnej. I wówczas ja byłem przewodniczącym w bardzo małej komisji w fatalnych warunkach lokalowych. No i co? No, trzeba to było wziąć na klatę i przeprowadzić tam te wybory. Wyborców było 1500, którzy głosowali. Dało się. Po prostu rozstawiłem krzesła w trakcie, jakby w momencie, w którym wyborcy wchodzili do lokalu wyborczego, tak żeby czekali i podchodzili kolejno do stołu komisji. I cóż, no dało się to zrobić, tak? Nie tworzył się tłok. Ja stojąc przy drzwiach mówiłem, że jestem, znaczy jak ktoś się mnie pytał i miał problem z tym, że ja mówię, żeby poczekał, to mówiłem, że jestem przewodniczącym, dbam o porządek, to są moje rozporządzenia i bardzo proszę o poczekanie, zaraz poproszę o podejście do stołu tam trzeciego, pani jest z tego i tego adresu, proszę bardzo. No więc to taki przykład tego, jak można coś zrobić
inaczej, nawet jeśli to nie jest odgórne wdrożenie rekomendacji, w tym przypadku rekomendacji instytucji takiej osoby jak kolejkowy, która reguluje ruch. Pragnę przypomnieć, że w 2018 roku pięcioosobowe składy komisji w wyborach samorządowych położyły kompletnie tłum ludzi, w sensie położyły to głosowanie, wszędzie był tłok, wszędzie był bałagan. Ja teraz pokażę wam jedno zdjęcie, nie wiem, czy je widać teraz. To jest zdjęcie, które ja znalazłem na Twitterze Hanny Lis po wyborach parlamentarnych. To jest komisja, w której ja głosowałem, ja byłem przewodniczącym w wyborach do Europarlamentu, czyli tych wcześniejszych wyborach. Nie wiem, jak wyglądało tamto głosowanie, ale wiem, że doszło do wynoszenia kart do głosowania, ponieważ nie było tego kolejkowego, był tłok w lokalu wyborczym. No i te dwie panie razem głosują, prawdopodobnie matka z córką, na parapecie. No nie jest to sytuacja pożądana, a pragnę przypomnieć, że w wyborach samorządowych chociażby taka sytuacja jaką znalazło Obserwatorium Wyborcze. Proszę bardzo, głosowanie w wyborach samorządowych na Placu Zabaw. I znowu widzimy, że prawdopodobnie komisja wyborcza nie była na tyle przestrzeżona przed skutkami nadmiernego zatłoczenia lokalu wyborczego, że ci wyborcy głosowali. Słuchajcie, to jest poranek, tak? Musiało być na tyle dużo ludzi, że oni głosują na Placu Zabaw i nikomu to nie przeszkadza. Wszyscy są przeszczęśliwi. Tylko może dojść, a jeśli to są jeszcze wybory samorządowe, chociażby do procederu karuzeli wyborczej i masowego kupowania głosów. To są sytuacje, po które właśnie obserwacja społeczna. Dlaczego właśnie obserwacja społeczna jest taka ważna? Ty, Stanisławie, zadałeś mi pytanie na samym początku i też taki jest tytuł naszego spotkania, jaka jest rola obserwacji społecznej w Polsce? I to jest też właśnie rola obserwacji społecznej, to znaczy pokazywanie pewnych mechanizmów, które działają źle i szkolenie ludzi po to, żeby oni mówili sami, nawet jeśli ustawodawca tego nie zmieni, żeby oni sami zmieniali pewne rzeczy i mówili o tych rzeczach, żeby one były zmieniane. Oczywiście kwestie takie jak na przykład, nie wiem, rekomendacja ciszy wyborczej i przestrzegania, to w wyborach samorządowych do bólu wręcz widać, przestrzegania ciszy wyborczej na takiej zasadzie, że nie dopuszcza się do umiejscowienia reklam wyborczych bliżej niż na przykład, nie wiem, 100 metrów od lokalu wyborczego, na takiej zasadzie, jak rozmieszczane są sklepy monopolowe w okolicach szkół, to znaczy, żeby one nie były zbyt blisko. W wyborach samorządowych do bólu wręcz droga do lokalu wyborczego obklejona jest plakatami, w skrajnych przypadkach nawet na płotach szkół, zaraz pod tabliczką plakat danego komitetu. No i oczywiście ta rekomendacja nie została wprowadzona i to też na razie trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś do tego usiadł. W wyborach prezydenckich jest troszeczkę też inaczej niż w wyborach samorządowych, gdzie skala jest mniejsza, to znaczy, gdzie w wyborach prezydenckich więcej głosów wpływa na wynik. Czasami różnica kilku głosów w wyborach samorządowych sprawia, że ktoś zostaje wójtem lub nie. I tutaj ta mała skala jest ważna.
Jeśli chodzi o pozostałe rekomendacje, to chociażby rekomendacja szkoleń jest dla nas ważna. I zaczynamy sami od siebie. Tworzymy kurs e-learningowy i oczywiście będziemy chcieli pokazywać ten kurs Krajowemu Biuru Wyborczemu, ponieważ widzimy, że jest to ważne, żeby członkowie komisji byli lepiej przeszkoleni. A tak podsumowując wątek samych rekomendacji, to tak jak my możemy mieć działania, w sensie prowadzimy obserwacje wyborów, to wyobraźcie sobie, jak skomplikowanym procesem, jak trudnym procesem jest prowadzenie takiej obserwacji, jeśli nawet po udanym procesie obserwacji, po udanym procesie agregacji danych, stworzeniu raportu i napisaniu go, trzeba mieć jeszcze siłę, ale i przebicie i zdolności polityczne de facto, żeby pójść dotrzeć do polityków i pokazać im pewne schematy, które działają lub nie. Niestety nie zawsze to się udaje. My po 2018 roku poszliśmy z naszym raportem do... Rozmawialiśmy z komisarzem wyborczym w Warszawie, który zresztą sam do nas zadzwonił, co uważam za niesamowity sukces, i z Krajowym Biurem Wyborczym, z ekspertami, którzy pracują w KBW. I oba te spotkania były bardzo owocne. No ale tak naprawdę, żeby wszystkie rekomendacje były wprowadzane, trzeba też otrzeć się de facto o lobbying polityczny, co już de facto wykracza, może inaczej, wykracza poza możliwości fundacji, w której pracujemy trochę tak jak wy w forum, to znaczy każdy z nas ma swoje zajęcia, każdy z nas ma swoją pracę i swój świat, a dodatkowo zajmuje się jeszcze fundacją i wyborami. Więc jeśli chodzi o skalę możliwości, wydaje mi się, że i tak robimy całkiem ciekawe rzeczy i całkiem dużo rzeczy, ale lobbying polityczny jest tą rzeczą, która jest dosyć trudna i też wymaga bardzo dużo nakładów takich sił i emocji. O. Sam pamiętam, że przy pierwszej komisji wyborczej, którą obserwowałem, stał samochód i na szybie był plakat wyborczy jednej z kandydatek. No właśnie, jakie są najczęstsze fałszerstwa wyborcze albo jakieś właśnie wykroczenia, które są notowane przez obserwatorów społecznych? Do tej pory powiedziałbym, że problemy z tajnością głosowania były notorycznym problemem. Przed 10 maja, zaraz przed wyborami, myślę, że miałbym zupełnie inny katalog tych problemów. Teraz myślę, że też będzie inny charakter tych nieprawidłowości, jeśli jakieś nastąpią, bo tego oczywiście nie wiemy, ponieważ będzie mniej ludzi w lokalach wyborczych, bo będzie to rozporządzenie o minimalnym, że tak powiem, ilości osób w lokalu i w związku z tym będzie też mniejsze zatłoczenie, będzie mniejszy problem z ludźmi, którzy się gromadzą z kartami do głosowania jeszcze przed głosowaniem. Jeśli chodzi o to, co, nie wiem, czy wszyscy widzieli ten filmik, który, nie wiem, czy ty go, Stanisławie, wysłałeś. Wysłałem. Tak, z głosowania prezydenta Dudy w lokalu wyborczym w Krakowie. Ja to widziałem osobiście. Sytuacja dosyć niesamowita, w której... Okej, to jest akurat kandydat, który był jednym z dwóch głównych kandydatów w wyborach. Mógłbyś puścić, bo dołączyli tak, do nas też widzowie na Facebooku. Koniecznie.
Więc to pokazuje pewnego rodzaju nieprawidłowości. Oczywiście nie wszystkie i tylko jest wycinkiem tego, co się może zdarzyć, ponieważ jeśli to nie będzie akurat kandydat, tylko może ja to po prostu pokażę i razem to jeszcze raz obejrzymy. No to proszę bardzo. Widać? Nie wiem, czy widzicie, gdzie jest urna. Urna jest tam schowana za kamerującym teraz. O, będzie teraz lepiej widać. Okej, urna stoi tam za tym reporterem, który trzyma ręce. Nikt na nią nie patrzy. I to będzie, okej, to jest wyjątkowa sytuacja, tak? Ale tam ktoś właśnie poszedł wrzucić, o, tak, dziewczyna, która wyszła. Nie wiem, czy widzieliście, teraz ta dziewczyna weszła i zagłosowała. Czy ona mogła wrzucić cokolwiek? Skala zatłoczenia jest bardzo podobna. Jeśli nagle do lokalu wyborczego przychodzi 30 osób, to żeby zdarzyły się cuda, to w takiej klasie, jak jest 30 osób, to jest tłok. I tutaj oczywiście fotoreporterzy, którzy się tłoczą, no to jest bardzo medialna sytuacja. Ale teraz proszę zobaczyć. Brak standaryzacji wyposażenia lokalu wyborczego i nasz kandydat na prezydenta głosuje za taką tekturową przegródką. Tam gdzieś jest urna. A tutaj, no, czy my mówimy o tajności głosowania? Niby tak, niby nie widać, jak głosuje, ale zatłoczenie lokalu wyborczego jest tak duże, że bardzo prosto jest doprowadzić do jakichś nieprawidłowości. Widzimy dosyć duży harmider i urna, ja tylko pokażę, urna teraz będzie akurat najbardziej nagrywana, tak? Urna stała, zanim przyszedł Andrzej Duda do lokalu wyborczego, stała pod tablicą. Teraz stoi przy kwiatku, przy 1,5 metra różnicy. Nie będziemy teraz całego oglądać, ale, ale warto zwrócić uwagę w tym nagraniu, którego dokonał znamienity zresztą rosyjski obserwator międzynarodowy Roman Udot, na to, że pada tam takie pytanie, czy przewodniczący widzi urnę? Nie widział. I jakby taka świadomość tego, też po pierwsze, świadomość dawania członkom, znaczy wyznaczania lokalu wyborczego, nie powinno do tego dojść. Wiadomo, że kandydat będzie głosował, to będzie miało zainteresowanie medialne. Można by było dać salę gimnastyczną, naprawdę byłoby mniejszy problem. Ale jeśli w takiej samej szkolnej sali nagle o godzinie 21, 20:50 w Warszawie przyjedzie z wypoczynku, z długiego weekendu 50 osób, które stwierdziły, że nie, jednak pójdę zagłosować na swojego kandydata. Okej, cały weekend przebombiłem na działce, ale jednak pójdę, to ustawi się w 40-osobowej kolejce. Jeśli w lokalu wyborczym będzie tłok,
to tam się będą działy dantejskie sceny. Działy się takie w wyborach samorządowych. Był taki lokal, który głosował do 23, bo kolejka 100 osób stojąca w wężyku, które pojawiły się przed lokalem wyborczym bardzo późno, tak naprawdę 20 minut przed zamknięciem lokalu, żeby jeszcze zdążyć. Więc jeśli chodzi o nieprawidłowości, które się zdarzają, to po pierwsze tajność głosowania i tłok w lokalu wyborczym, no bo wystarczy, że około godziny 12 ludzie wyjdą z kościoła i pójdą do lokalu wyborczego i będzie taki sam efekt jak w przypadku głosowania kandydata Dudy. To dwie najważniejsze rzeczy. Kolejną rzeczą są szkolenia członków komisji, bo jeśli te szkolenia są przeprowadzane w bardzo różny sposób, przez urzędników gminy, przez urzędników wyborczych i nie są ustandaryzowane, to widzimy, że na przykład w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2019 roku były takie gminy jak Włochy, Warszawa, Włochy, gdzie członkowie komisji byli wszyscy przeszkoleni, to znaczy każdy członek komisji był na dwugodzinnym szkoleniu i to się aż przyjemnie obserwowało, oni pracowali jak w zegarku, a były takie gminy jak Ursus, gdzie członkowie komisji nie byli przeszkoleni, albo byli przeszkoleni tylko dwóch, przewodniczący lub wice, a on wcale nie musiał słuchać. I to widać jak na dłoni w organizacji wyborów potem, bo ci członkowie komisji kładą te wybory. Czasem w bardzo, bardzo smutny sposób, na przykład nie wiedzą, że można wpuścić obserwatorów społecznych. Nie wiedzą, bo nie słuchali, bo nie byli na szkoleniu, bo... No i takich bo jest kilka, a jednak dobrze by było, żeby ten system szkolenia był usprawniony, to znaczy, żeby... No nie wiem, prawdopodobnie większość z was jest studentami. Wiecie, że wykłady potrafią być ciekawe, ale potrafią być też takie, że generalnie jest bardzo nudno. Ja żałuję, że nie widzę wszystkich, bo też prawdopodobnie teraz wszyscy ci, którzy mają wyłączoną kamerę, słuchają mnie, nie wiem, gotują coś albo grają w coś na komputerze, albo w ogóle mnie nie słuchają, ale są, nie? Więc z szkoleniami dla członków komisji jest dokładnie tak samo, to znaczy dobrze jest, jeśli wszyscy słuchają, maksymalne skupienie, ale trzeba im dać tę możliwość, nie? Więc jeśli nie ma ich na szkoleniu, bo nie ma takiej konieczności, no to potem ci członkowie komisji niby mają obowiązek przeczytania 120 stron, teraz będzie 70 stron wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych. Kto je czyta? Bywa różnie. Więc jeśli chodzi o nieprawidłowości, to... To, co może teraz, czego się można spodziewać, to może to, co jest dosyć ciekawe, to nie do końca zgodne z regulaminem, znaczy niezgodne z regulaminem i z wytycznymi, liczenie w trakcie, po zamknięciu lokalu wyborczego, czyli na przykład otworzenie urny i rozpakowywanie kart do głosowania w jednym momencie, nie? Czyli nie zapoznanie się z tymi wytycznymi, no może doprowadzić, bo ktoś to mądrze przemyślał, jak to ma być zorganizowane. No jeśli ktoś będzie chciał szybciej już iść do domu, będzie chciał zakończyć pracę komisji, no to się może po prostu wysypać i wtedy każde działanie będzie błędem. Więc to jest jedna rzecz, której ja się obawiam osobiście jako element wokół wyborów.
I drugie to głosowanie korespondencyjne, to znaczy sytuacje, które będą, są opisane w wytycznych, w sytuacji, w której ktoś się będzie mylił, wysyłał głos nie do tej komisji, komisje nie będą sobie radziły z otwieraniem kopert w głosowaniu korespondencyjnym, ponieważ równolegle, oni mają równolegle pracować nad kopertami, które spływają cały dzień i nad członkami, znaczy nad wyborcami, którzy przychodzą do lokalu wyborczego. No i to może być problematyczne, nie? Więc wydaje mi się, że jednak to jest, to może być trudne i to może być, to może sprawiać pewnego rodzaju wyzwania. To tyle. A bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszam, jeśli chcecie zobaczyć, jakie będą wyzwania, to po pierwsze dobrze jest zrobić wszystko, o wszystkich możliwych wyzwaniach dowiecie się z kursu części drugiej, która będzie dostępna w tym tygodniu, no bo te wyzwania i problemy i ewentualne nieprawidłowości zaczynają się jeszcze przed dniem głosowania, więc jakby jest strasznie dużo pól, w których można, to się może wysypać po prostu. No więc polecam bardzo kurs, nad którym pracowaliśmy ostatnie 4 miesiące, 5. To tam będzie wszystko o nieprawidłowościach. A jeśli chodzi o to, co będzie w tych wyborach, które są zresztą wyjątkowe, no to nie ma lepszej metody, jak przekonać się samemu i zostać obserwatorem społecznym, bo powiem szczerze, każde wybory mają swój osobisty, odrębny, że tak powiem, smaczek i może się okazać, że będą rzeczy, których nawet nie wymyśliliśmy, że mogą się zdarzyć. Dobrze, to może przejdźmy do następnej kwestii. Znamy przypadki przeprowadzonych wyborów w czasie pandemii, chociażby w Niemczech czy we Francji. Czy obserwatorzy mogli kontrolować tam przebieg głosowania? W Niemczech każdy może obserwować proces. W samej Bawarii nie ma prężnie działającej organizacji obserwacji wyborów i znajomym znajomych, o których próbowaliśmy się dowiedzieć o tym, jak to wygląda, też o nich nie wiedzą. Ja próbowałem się dotrzeć do obserwatorów w Korei i też takowych nie znalazłem, więc był taki moment, gdzie przed wyborami 10 maja myśmy się naprawdę zastanawiali, czy nie będziemy pierwszymi na świecie obserwatorami, którzy będą obserwowali wybory w czasie pandemii i jak to zrobić. Niemniej jednak te wybory cały czas, to nie są tylko Korea i Niemcy, cały czas się toczą i będą się toczyć, w sensie będą organizowane te wybory i organizacje, które zajmują się obserwacją wyborów, czy też organizacje takie parasolowe, czy patronackie dla innych mniejszych organizacji, wydają rekomendacje dotyczące tego, jak prowadzić obserwacje w czasie pandemii, na jakie zwracać elementy uwagę, no to wszystko jest do, że tak powiem, do przeprowadzenia. No niewątpliwie skala zagrożenia w Polsce na pewno mentalnego się zmienia, to znaczy Polacy, jak widać, na ulicy mniej się boją. Mam nadzieję, że nasi obserwatorzy, zresztą tak jak im rekomendujemy, będą w maskach, w rękawiczkach, no i będą zdrowi. To jest pewnego rodzaju ryzyko, tak? Taka obserwacja, niewątpliwie. No,
Jeśli chodzi o to, no też dlatego jest w konstytucji zapisany ten element o stanie nadzwyczajnym, o którym już teraz nikt nic nie mówi, ale ten mechanizm odroczenia wyborów o 90 dni od zakończenia stanu nadzwyczajnego, aby można było przeprowadzić w normalnym kalendarzu wybory z normalną kampanią, no po to, żeby nie organizować wyborów w czasie, w którym ludzie się boją, nie? Więc teraz wyborcy mogą głosować korespondencyjnie, jeśli się boją, ale obserwatorzy już, jeśli chcą pracować, muszą być w lokalu wyborczym. Więc no tutaj to jest pewnego rodzaju taki dysonans. I pozostaje być należy być dobrej myśli, że to wszystko się uda. No na pewno będziemy tworzyć pewnego rodzaju historię, jeśli chodzi o skalę obserwacji w czasie epidemii w tej części Europy na pewno. No, gdybyś mógł powiedzieć, jak technicznie wygląda obserwacja wyborów, w której się spotykają członkowie właśnie grupy obserwatorów i jak to dalej wygląda? No więc technicznie do tej pory wyglądało to w ten sposób, że o godzinie 6 rano obserwatorzy już w swoich zespołach ruszali zazwyczaj powinni już być przed lokalem wyborczym, żeby zobaczyć, jak członkowie komisji przygotowują lokal wyborczy do otwarcia. W trakcie otwarcia lokalu wyborczego, to jest ten czas od godziny 6 do 7 rano, komisja powinna na przykład podstemplować karty. W wyborach samorządowych przykład. W wyborach prezydenckich będzie łatwo. Będzie 1500 kart, jedna pieczątka, to się da przeprowadzić w miarę szybko, ale w wyborach samorządowych to jest powiedzmy 1500 kart na lokal wyborczy razy 4, to jest dalej jedna pieczątka, to znaczy jest jedna pieczęć dla komisji. No i oni siedzą i stemplują, ale stemplować może jedna osoba. Więc widać, czy oni dają radę to policzyć, wszystkie spisy, czy komisja ogarnia, czy nie. No ale to powinien nadzorować zespół obserwatorów lub pojedynczy obserwator od 6 do 7. Więc trzeba wstać wcześniej. Potem w ciągu dnia myśmy stosowali taki system punktowy, to znaczy takich lotnych zespołów, które pojawiały się w ciągu dnia w 6 komisjach. Więc mamy bardzo długi dzień, w którym trzeba odwiedzić 6 lokali po minimum pół godziny. I tutaj warto zaplanować przerwę, warto odpocząć, bo przed nami bardzo długa noc. No i ta noc jest kluczowa dla obserwacji, bo żeby dobrze wyłapywać pewne elementy, trzeba być niesamowicie skupionym, trzeba wiedzieć, co się obserwuje, żeby nie popełnić żadnego błędu, bo bardzo prosto jest pomylić się, zrobić jakąś, nie wiem, po prostu, no może nie powiem zdrzemnąć się, ale no po prostu opada nam głowa, patrzymy w telefon, sprawdzamy newsy i idziemy do toalety. No, ile razy dziennie robimy coś takiego, że się wyłączamy? Nie wiem, ilu z was w trakcie naszej, mojej teraz wypowiedzi nie słucha mnie, tylko robi coś innego? No na pewno ktoś to robi, tak? Pracując jako obserwator społeczny, trzeba być niesamowicie skupionym. No i to męczy psychicznie głowę, nie? Więc ja pokażę, no i to liczenie jest najważniejsze. To liczenie pokazuje, jak komisja działa. To liczenie pokazuje też, też jakie są w trakcie prac tej komisji podziały w samej komisji, bo no mamy, ile nas jest, 12 osób,
Wyobraźmy sobie, że wszyscy jesteśmy jedną komisją wyborczą. No jeśli jest jakiś lider w takiej komisji, który jest przewodniczącym, to jest super. Gorzej, jak przewodniczący komisji nie jest liderem, takim w sensie no nie psychicznym, ale chodzi mi o taki społeczny wymiar bycia liderem i nie organizuje tej pracy, a ktoś z członków komisji ma inne zdanie niż on. To jest miazga wtedy. Ja pokażę przykład tego, co się akurat w Federacji Rosyjskiej dzieje, jeśli chodzi o liczenie, ale dlaczego trzeba być tak bardzo skupionym na tym, co się dzieje w trakcie obserwacji. To proszę bardzo, 20 sekund, to jest 20 sekund z życia komisji 462 Astrachań, to jest 2012 rok. Filmik ma 8 lat, a jest naprawdę żywy. Proszę bardzo. I hyc, można przełożyć. To ja może jeszcze raz. Proszę o maksymalne skupienie teraz, ale uwaga, uwaga, w nocy w lokalu wyborczym nikt nie powie, a teraz, drodzy obserwatorzy, maksymalne skupienie, tylko trzeba być czujnym. No więc tak, ta pani robi przekładankę, pyk. Tu warto też patrzeć na to, jak zachowują się inni członkowie komisji, inne członkinie komisji. I tutaj jeszcze... No, poprawiam, pyk, 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 przełożyłam, no i Putin ma najwięcej głosów. To jest oczywiście, jakiś wycinek, ale no i nie zakładamy, że w Polsce będzie przykład przekładanki. Niemniej jednak, no, obserwatorzy muszą być niesamowicie czujni, dlatego trzeba robić przerwy w ciągu dnia. Bo to liczenie może potrwać do 12 w nocy albo do pierwszej w wypadku wyborów prezydenckich, a w wypadku wyborów samorządowych nawet do wtorku. To prawda, po to właśnie były też dwie komisje, pamiętam, w 2018 roku. Jedna przeprowadzała głosowanie, druga komisja liczyła. Jak komisje reagują na obserwatorów społecznych? Czy ich się boją? No, to jest tak. W większości przypadków jest OK. To chyba ty masz najciekawsze doświadczenie, jeśli chodzi o taką małą aferę w lokalu wyborczym. Bo z tego, co pamiętam, ja pracowałem wtedy w sztabie akcji, więc jakby ja tylko odbieram informacje od obserwatorów. No ale ty zostałeś wyrzucony praktycznie z tego lokalu wyborczego. Tak, 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 to prawda, bo przewodnicząca drugiej komisji powiedziała, że my musimy mieć dokument, w którym będzie wskazana dokładna komisja, w której będziemy obserwować przebieg właśnie głosowania. No a żeby państwo zdawali sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś po zamknięciu komisji wyborczej, zamknięciu drzwi do komisji wyborczej opuści lokal, to już potem nie może wejść. Tak, a ty byłeś obserwatorem międzynarodowym i nie musiałeś mieć takiego papieru, który muszą mieć obserwatorzy społeczni. Żeby być obserwatorem społecznym, wtedy możesz wejść do lokalu wyborczego na podstawie zaświadczenia, na którym jest oczywiście numer danej komisji. A miałeś akredytację przez przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej podpisaną, więc by najważniejszy, najmocniejszy papier, który mogłeś mieć. W większości przypadków dobrze, ale nikt nie lubi, jak mu się patrzy na ręce. No ja pamiętam taką sytuację, w której jest ciemna noc, obserwatorzy powinni przyjść 30 minut przed zamknięciem lokalu wyborczego. Również po to, żeby przygotować tą komisję emocjonalnie na to, że jednak będą mieli obserwatorów. Myśmy kiedyś zrobili taki, pomyliliśmy się, byliśmy na Litwie,
czterech dobrych obserwatorów z Polski, z Rosji, z Holandii i z Litwy. Myśmy jechali wtedy z przewodniczącym litewskiego Stowarzyszenia Białe Rękawiczki, obserwującego wybory. Ciemna noc, październik 2016 roku, ulewa, no i my pojawiamy się za 15, czy tam za 10, 9, kiedy było zamknięcie lokalu wyborczego, w pierwszym lepszym lokalu wyborczym przy autostradzie, bocznej wsi. Te kobiety były ciężko sfrustrowane tą sytuacją, bo nagle one już były w domu. One wiedziały, że dobra, to teraz policzymy w 2 godziny i jedziemy i dobranoc. I myśmy się nagle pojawili i to ja widziałem roztrzęsienie tych kobiet takie emocjonalne. Okej, wyszło trochę błędów, które zrobiły. One po prostu nie wiedziały, jak to robić. Wiedzieli, bo mieszany skład, ale bardzo dużo takich błędów wynika z tej relacji obserwator z członek komisji, z uprzedzenia, okej, oni nas kontrolują, to jest jedna rzecz. Druga, ja jako członek komisji nie jestem wystarczająco dobrze wyedukowany, żeby pewnie czuć się w tym, co robię. W związku z tym denerwuję się, w związku z tym popełniam błędy, w związku z tym jeszcze bardziej się denerwuję. No i to się napędza i jakby... I potem może dojść do nieprzyjemnych sytuacji, ale tak skrajnych jak twoja, Stanisławie, to nie było. Pamiętam też konflikt z przewodniczącą drugiej komisji, ponieważ już jakby po zamknięciu lokalu wyborczego pierwsza komisja wróciła, bo nie podpisała jakiegoś tam, nie pamiętam już jakiego dokumentu, no i zaczęliśmy ich nagrywać. No i pani urządziła skandal, że dlaczego ja ją nagrywam i w ogóle. No co ja powiedziałem, no przecież pani, co pani tu robi, nie może pani tu przebywać. Ona powiedziała, no jestem w pracy. Ja mówię, no to jest pani czy nie ma pani, nie jest pani w pracy. Dobrze, to może już przejdźmy do ostatniego pytania. Prosiłbym też naszych słuchaczy i widzów o zadawanie pytań w czacie albo w komentarzach na Facebooku. Tegoroczne wybory prezydenckie, jak będą wyglądały i jakie są możliwe naruszenia procesu wyborczego? Trochę też o tym już powiedziałem, jeśli chodzi o problemy, no bo ja się boję po prostu pewnych niedociągnięć wokół liczenia głosów korespondencyjnych, też takiej niedbałości o procedurę, robienia tego niezgodnie z procedurą, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, niewystarczających mocy przerobowych przez komisję. Minimalny skład teraz w tych wyborach to są 3 osoby, który jest wprowadzony tą ustawą, specustawą o wyborach. Kodeksowy, stary, minimalny skład to było 5 osób. I te 5 osób to już było mało. W wyborach samorządowych były minimalne składy, bo trzeba było mieć więcej członków, bo były 2 składy komisji. Więc paradoksalnie tych członków trzeba było 2 razy więcej. Więc te składy były minimalne, po 5 osób, bo trzeba było mieć de facto 10 w 2 składach. Teraz ludzie się boją iść do komisji wyborczych, w związku z tym minimalny skład to są 3 osoby. 3 osoby nie ma szans, żeby przeprowadzały naprawdę dobrze wybory i się nie męczyły. To jest bardzo mało. Jeśli ktoś idzie na przerwę, to są 2 osoby w lokalu. Nie daj Bóg, to są 2 osoby z tego samego komitetu wyborczego. To napędza pewnego rodzaju domysły, to napędza pewnego rodzaju takie problemy wokół tego, co się może wydarzyć, no bo tu wtedy przy 2 osobach, które są zmęczone, to cuda się mogą wydarzyć. My widzimy pewnego rodzaju dobry trend w powoływaniu jednak większych komisji, nie w minimalnych składach 3-osobowych, więc tylko takich 5-osobowych, co już daje nadzieję, że będzie lepiej. Więc zmęczenie członków komisji, niedostateczne wyszkolenie członków komisji i też nowość procedur, to są rzeczy, których ja się obawiam wokół tych wyborów.
których też się obawiam wokół każdych wyborów, ale wokół tych szczególnie, ponieważ mamy zmianę prawa, prawa było, zawirowań było dużo, mamy większą skalę głosowania korespondencyjnego do tej pory na, nie wiem, ja brałem udział w takim szkoleniu na Ochocie, gdzie było powiedzmy 100 komisji, czy tam 50 komisji wyborczych i z tego głosowanie korespondencyjne dotyczyło czterech. To nie ma tematu, nie? To jest 10% w maksymalnym ujęciu, gdzie były głosy korespondencyjne i to zazwyczaj dotyczyło 3-4 głosów. To naprawdę bardzo mała liczba. A teraz to naprawdę może być pewien duży odsetek. Przy czym Krajowe Biuro Wyborcze i przewodnicząca Krajowego Biura Wyborczego powiedziała, że to będzie, ona zakłada, że to będzie 15% głosów maksymalnie. No więc głosowanie korespondencyjne i zawirowania wokół niego to może przynieść pewnego rodzaju problemy. Więc wydaje mi się, że to będzie wyzwaniem. No i kończąc, wydaje mi się jeszcze, że tutaj kwestie bezpieczeństwa będą ciekawym elementem do obserwacji, ponieważ to, czy komisje będą przestrzegały tych zasad, czy nie będą wpuszczały większej ilości wyborców do lokalu wyborczego, czy będą stosowały się do tych wszystkich wytycznych. Nie wiem, mam nadzieję, że tak, będziemy to obserwować. Super, dziękuję bardzo. Teraz chciałbym poprosić naszych widzów o zadawanie pytań, jeżeli takowe się pojawiły. Pamiętam też, że w jednej komisji przewodnicząca próbowała nas jakoś tak przekupić jakąś herbatką albo jakimś słodkim ciastem. Okej, ja rozumiem tą sytuację. Wtedy myśmy zazwyczaj robili tak, że jeden obserwator zostawał w lokalu, a drugi szedł na herbatę. To się zdarza w przypadku obserwatorów międzynarodowych. Takie drobne przełamanie lodów może nastąpić, ale zawsze ten drugi jest jednak w lokalu, bo jednak znaczy pokazujemy dobrą wolę, my jesteśmy mili, oni są mili, no ale jesteśmy w pracy. Jak nie ma pytań, to jeszcze nic nie dzieje. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Bardzo, bardzo wszystkich serdecznie zachęcam do dołączenia do akcji obserwacji wyborów prowadzonej przez Fundację Odpowiedzialna Polityka, ale też wszystkich, jak tutaj są, Władysława, Bartłomieja, Klaudię, Dawida, Katarzynę, Małgorzatę, Anatola, Ale i Annę i ciebie, Stanisławie. Mamy też 10 osób na Facebooku. Margarytę. Mamy 10 osób na Facebooku, no i wszystkich tak, 10 jeszcze. Osób na Facebooku o to, żeby podały dalej informacje o rekrutacji, bo nawet jeśli wy nie będziecie mogli, to może ktoś inny z waszych znajomych będzie mógł dołączyć do nas. Do 19 czerwca jest rekrutacja. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Ja mam jeszcze ostatnie pytanie. Jeśli będziecie się zgłosicie, to przejdziecie przez cały kurs, który zorganizowaliśmy dla was, a to jest ekwiwalent całkiem długiego szkolenia, które zazwyczaj przeprowadzaliśmy. Tak. Dobrze, Stanisławie. Jeszcze jedno pytanie, bo pamiętam, że byli z nami mężowie i miałem takie wrażenie, że nam bardziej, obserwatorom społecznym bardziej zależało na tym, żeby wybory przebiegły w odpowiedni sposób. Czy tak się często staje, zdarza? W zależności od tego, jacy to są mężowie zaufania i tak naprawdę jak są przeszkoleni. Bo czasami zdarza się, że mężowie zaufania są po prostu mają tylko jeden cel, sprawdzać, czy głosy oddane na ich kandydatów są dobrze liczone. No i okej, to też się zdarza, to nie jest nic złego. Dobrze jest, jeśli mężowie zaufania patrzą też na cały proces wyborczy en masse, że tak powiem.
naszym zadaniem jest poprawa jakości procesu wyborczego. No i to jest ta kolosalna różnica, bo mężów zaufania może nie interesować zatłoczenie w lokalu wyborczym, a nas, a i owszem, mężów zaufania może nie interesować to, czy jak członkowie, czy członkowie komisji stosują zasłonę na spis wyborców, zasłonę RODO, a nas i owszem, no i tak dalej, i tak dalej, no bo dobrze by było, żeby ten proces był coraz lepszy, coraz bardziej transparentny i taki, jak powinien być. Jasne. To chyba tyle. Dziękuję Ci bardzo za bardzo, takie bardzo dziękuję wszystkim. No i zapraszam, zachęcam, bo to jest część historii również Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów. I niewątpliwie bardzo, bardzo ważna, przynajmniej z mojej perspektywy i za czasów tego, gdy ja byłem przewodniczącym, obserwacja wyborów była dla mnie bardzo ważna i też dlatego dużo wokół tego się kręciło. Mam nadzieję, że jak zwykle nasi członkowie zasilą tak. Zespół i będziemy obserwować wybory. Dziękuję jeszcze raz. Super. Bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.